Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na kolejny haul. Wiem, że niedawno taki film pojawił się tutaj na moim kanale, ale mówiłam Wam już wtedy, że zamówiłam sobie nowe rzeczy z nowych kolekcji ze sklepów, z różnych sklepów. No i postanowiłam, że dzisiaj Wam je właśnie pokażę. Pierwsza rzecz będzie to sweterek z Zary, który już mogliście widzieć na moim kanale. Taki powiedziałabym półgolfik. Przepięknym, cytrynowym kolorze. Wiem, że są dostępne jeszcze w innych pastelowych kolorach, między innymi w takim przepięknym, delikatnym fioletowym i chyba jeszcze w takim limonkowym. Cudowny sweterek, mięciutki, milutki, z takim właśnie wysokim tutaj golfem. Przy rękawach ściągacze, na dole ściągacze. Ale od razu chciałam Wam zaznaczyć, ponieważ dostałam od Was pytania na temat rozmiaru tego sweterka. Bierzcie rozmiar większy. Ja zazwyczaj noszę S-kę. W przypadku tego sweterka wzięłam M-kę i bardzo dobrze, bo S-ka byłaby za krótka i zbyt obcisła. Ale dobra cena, piękny kolor. No i na pewno będzie fajnie też wyglądać w połączeniu z różnymi takimi już, powiedziałabym, lekko wiosennymi stylizacjami. Kolejne zakupy będzie to sklep Lemoniade. I jeden z nich widzicie już na mnie, czyli ten szary sweterek w warkocze. Sklep Lemoniade już znacie, ponieważ ja pokazywałam Wam chyba właśnie w ostatnim haulu mój czerwony beret, którym tak się zachwycałam. A jak wiecie, ja uwielbiam nosić różnego rodzaju nakrycia głowy, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. No i właśnie z tego sklepu mam ten oto przepiękny szary sweter, który nie posiada żadnych kieszeni, nie jest wiązany, nie ma żadnych guzików, jest po prostu takim zwykłym, cienkim sweterkiem. On się może wydawać na nieco gruby, ale powiem Wam, że ten splot jest taki dosyć, ja bym powiedziała, luźny. Przez co też sweterek z jednej strony jest ciepły, ale z drugiej strony jest przewiewny, więc będzie fajnie też prezentował się właśnie w takim okresie przejściowym, zimowo-wiosennym, a nawet bym powiedziała, jak założycie sobie tak jak ja dzisiaj zwykły t-shirt i na to taki sweterek, dżinsy, wygodne buty, już można wyjść z domu. Druga rzecz ze sklepu Lemoniade to jest tadam! Kaszkiet, słuchajcie, ja już na ten kaszkiet czaiłam się jakiś czas temu, ale stwierdziłam, że będzie fajnie wyglądał właśnie przy tym szarym sweterku. Zresztą jak zobaczyłam to połączenie na zdjęciach w sklepie marki Lemoniade, to stwierdziłam, to jest to. Jak wspomniałam wcześniej, ja uwielbiam nakrycia głowy. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ten kaszkiet. No właśnie, zwykły t-shirt, sweterek, szary kaszkiet. Jak zwykle z logo, takim ładnym, złotym logo marki Lemoniade. Zresztą to logo jest również widoczne na sweterkach, praktycznie na wszystkich rzeczach, które dostaniecie w sklepie marki Lemoniade. Ale powiem Wam, że kaszkiet jest świetny. Jest zrobiony z takiego, nie wiem czy to się mówi filc, coś w tym stylu, słuchajcie, taki lekko, ja bym powiedziała, wełniany. On w składzie ma 80% bawełny. Tutaj znowu daszek mamy wykończony tak jakby ekoskórą, no i w środku jest podszewka. Zresztą nakrycia głowy, które znajdziecie w sklepie marki Lemoniade, są genialne. Proponuję Wam się rozejrzeć, są te kaszkiety jeszcze dostępne w innych kolorach. Też podobał mi się bordowy, ale w związku z tym, że mam już czerwony beret, to stwierdziłam, że nie, może lepiej będzie jak będę miała w swojej kolekcji szary kaszkiet. No i ostatnia rzecz właśnie ze sklepu marki Lemoniade to jest kamizelka. I też już Wam wspominałam o tym, że bardzo podoba mi się ten nowy trend, który pojawił się na wiosnę w nowych kolekcjach, a mianowicie właśnie kamizelki. I jedną kamizelkę już Wam pokazywałam z mango, a tym razem stwierdziłam, że fajnie by było mieć kamizelkę w takim pięknym, ładnym, habrowym, ostrym kolorze. Zresztą ja już tę kamizelkę pokazywałam Wam na zdjęciu na Instagramie i dostałam o nią bardzo dużo pytań, bardzo Wam się spodobała. Kamizelka jest dosyć szeroka i długa i ma też taki duży golf, który można nosić w ten sposób lub sobie go po prostu wywinąć. Kamizelka ma przepiękny splot warkoczy i też muszę tutaj zauważyć, że jeśli chodzi o
to, jak jest zrobiona ta kamizelka, to też mamy taki luźny splot, jak w przypadku tego szarego sweterka. Czyli będzie to coś, co z jednej strony Was będzie grzało, no a z drugiej strony, ze względu na to, że jest to kamizelka, która ma właśnie taki luźny splot, nie będzie też bardzo jakoś tak, powiedziałabym, ogrzewająca, rozgrzewająca. Jak zobaczyłam na zdjęciach właśnie w sklepie marki Lemoniade, połączenie takiej kamizelki, która jest narzucona sama do jakichś jeansów, kaszkiet, na taki, powiedziałabym, właśnie przejściowy okres, wyglądało to świetnie. Ja natomiast lubię nosić kamizelki również na jakieś takie zwykłe bawełniane bluzeczki, albo na bluzeczki, które za chwilę Wam pokażę, takie cieniutkie, przepiękne. Naprawdę można kombinować, jak się chce. Zresztą taka kamizelka to też jest fajne rozwiązanie nawet w okresie zimowym, bo możecie ją założyć również na golf i też będzie świetnie wyglądała. Kamizelkę można nosić jako taką dłuższą tunikę, albo można sobie też wsadzić w spodnie i też bardzo fajnie to wygląda. Także zobaczcie jeszcze ten piękny kolor. No, coś wspaniałego. Także trzy rzeczy ze sklepu Lemoniade. Kaszkiet, ta oto przepiękna kamizelka i ten właśnie szary sweterek. Teraz będą zakupy ze sklepu Soul Italian. Ja ten sklep pokazywałam, a w sumie zakupy z tego sklepu pokazywałam Wam już w okresie letnim, takie przepiękne sukienki, między innymi jedna z nich, taka biało-fioletowa, tutaj zarzucona na jedno ramię, na pewno kojarzycie i pamiętacie. Ja w ogóle lubię zaglądać do tego sklepu, bo tam pojawiają się same perełki, ale muszę Wam powiedzieć, że co niedzielę o godzinie 20 pojawia się nowa kolekcja w sklepie Soul Italian i trzeba polować, bo kiedy pojawiają się właśnie te nowe rzeczy w sklepie Soul Italian, one momentalnie, słuchajcie, znikają, a niektóre są tak piękne, że wcale się nie dziwię, że one bardzo szybko znikają z oferty. W każdym razie, myśląc o tej oto kamizelce i o tym szarym sweterku, pomyślałam, że fajnie by było mieć właśnie jakąś taką bluzeczkę bawełnianą, na którą można by było założyć sobie właśnie sweter czy kamizelkę, i postawiłam na taką zwykłą, bawełnianą, prążkowaną koszulkę w przepięknym, błękitnym kolorze. Zresztą ten kolor chyba będzie często pojawiał się w mojej szafie, bo powiem Wam, że zakochałam się, a teraz praktycznie w każdej kolekcji różnych marek pojawia się ten odcień. Natomiast ja wzięłam sobie na wypróbowanie taką koszulkę, stwierdziłam, zobaczymy, jaka będzie ona jakościowo, bo nie jest jakoś, powiedziałabym, droga. Natomiast ja generalnie nie noszę rzeczy z takim dużym dekoltem, ale ta mnie urzekła. Plus do tego jeszcze te guziczki. I tutaj, jeśli Wam się podobają tego typu koszulki, to muszę Wam zwrócić uwagę na to, że ona jest dosyć obcisła. Co prawda, modelka na zdjęciach ma bardzo duży, ładny biust, przez co też te guziczki ma lekko tutaj rozpięte i to tak wszystko fajnie jej tu podkreśla. Ja takiego biustu nie posiadam, ale słuchajcie, ta bluzka jest naprawdę bardzo obcisła. I ja bym powiedziała, że to jest taki rozmiar XSS. Ona się rozciąga, więc jeszcze M-ka będzie ok, ale jeśli nosicie rozmiar L albo nawet większy, to nie będą bluzki dla Was. One będą zdecydowanie za obcisłe, a mocno tutaj spinające, więc na to musicie zwrócić uwagę. I te bluzeczki są dostępne w różnych kolorach, a teraz ostatnio chyba nawet pojawiły się bardzo podobne, z wyższym tutaj dekoltem, bez tych guziczków i też wyglądają bardzo ciekawie. Następny zakup ze sklepu Soul Italian to jest ta oto przepiękna, cieniusieńka bluzeczka. Moi drodzy, jak ja ją zobaczyłam, a mianowicie tutaj te wszystkie marszczenia, które pięknie się ze sobą łączą, bardzo ładne detale, czyli te guziczki, które tutaj mamy, kołnierz niby na stójce, ale można go nosić rozpięty, to stwierdziłam, tak, ja muszę mieć bluzkę i to jeszcze właśnie w takim kolorze, bo ona też będzie bardzo fajnie wyglądała w połączeniu właśnie z takim szarym sweterkiem albo na przykład pod tę granatową kamizelkę. Ja w ogóle mam w swojej szafie sporo takich bluzeczek, bo uważam, że one są świetnym rozwiązaniem
Tak naprawdę na każdy sezon, bo można je łączyć z różnymi rzeczami, zakładać pod marynarkę, nosić właśnie z takim grubszym swetrem, nosić z kamizelką, same. Jeśli na przykład mamy takie chłodniejsze dni letnie, też można sobie na taką bluzeczkę pozwolić. Świetna sprawa i słuchajcie, no zakochałam się, jak ją zobaczyłam właśnie w tej kolekcji, to była niedziela, godzina 20, przeglądam sobie stronę Soul Italian, jak ją zobaczyłam, mówię, biorę. Ale na stronie jest też wiele innych kolorystycznie różnych modeli tych bluzek, więc polecam Wam sprawdzić, bo o ile dobrze się orientuję, to ta momentalnie, słuchajcie, się wyprzedała, więc zwróćcie na to uwagę. Być może ona się pojawi znowu w kolekcji sklepu Soul Italian, ale jest naprawdę piękna i myślę, że taka właśnie przejściowa na ten okres zimowo-wiosenny, ale fajnie też będzie wyglądała latem na przykład do białych jeansów. A skoro jesteśmy już przy właśnie takich cienkich bluzeczkach, to pokażę Wam kolejną, tym razem ze sklepu Candy Tam. Jak wiecie, ja ten sklep ostatnio pokochałam, są tam naprawdę świetne rzeczy, bardzo fajne jakościowo, przepiękne modele i uważam, że również w dobrych cenach, a bardzo często pojawiają się fajne kody zniżkowe i promocje, więc można naprawdę upolować perełki. Ta bluzka jest jednym z bestsellerów sprzedażowych, jeśli chodzi o sklep Candy Tam. Coś pięknego. Zobaczcie, taka brudna czerwień, brudny róż, dodatki koronki, bardzo fajnie zrobione rękawy, przepiękne tutaj wykończenia rękawów, te ściągacze. Co prawda tutaj mamy zwykłe guziczki, nie tak jak w przypadku tej granatowej bluzeczki, którą Wam pokazałam. Zapięcie jest już z tyłu, mamy tutaj zapinaną stójkę właśnie na guziczek. Bluzka wygląda no obłędnie. Nawet na zdjęciach, słuchajcie, modelka wygląda super właśnie w takim połączeniu tej bluzki, szarych jeansów. No i jak ją zobaczyłam, to mówię, taką też bluzkę muszę mieć. I to też będzie świetne rozwiązanie właśnie na okres wiosenny, letni i nie tylko. Zresztą zobaczcie, no piękne są te bluzki. No moim zdaniem są piękne, nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam tego typu rozwiązania. Z jednej strony sportowe, z drugiej strony klasyczne, naprawdę można je świetnie ze sobą łączyć. W sklepie Candy Tam jest też bardzo duży wybór spodni. Ja z tego sklepu mam już takie szare, przecierane, dziurawe jeansy z wysokim stanem, zapinane na guziczki, które układają się fantastycznie i też bardzo często mnie o te jeansy pytacie. Tym razem stwierdziłam, że przydałyby mi się inne jeansy, ale już w takim ciemniejszym kolorze i też z dziurami, ja uwielbiam tego typu jeansy i wypatrzyłam właśnie ten model. On ma dziury tutaj na kolanach, zapinany jest na guziczki, też jest dosyć wysoki, to nie są żadne biodrówki, ale to z kolei nie są takie dżinsy, które mają bardzo wysoki stan. Natomiast spodobały mi się też nogawki, które wyglądają tak jak widzicie i nawet nie spodziewałam się, że te spodnie będą z takiego grubego dżinsu. Ja myślałam, jak patrzyłam sobie na zdjęcia w sklepie, że to będą raczej dżinsy podobne do tych moich właśnie szarych, czyli z takiego cieńszego dżinsu, cieńszego materiału. Co się okazało, jak te dżinsy już do mnie przyszły, one są jednak grube, więc zdecydowanie nie będą to spodnie na lato, ale na taki okres właśnie przejściowy jak teraz, czyli ten przejściowy z zimy na wiosnę i jeszcze na wiosnę, na taką chłodniejszą wiosnę, będą w sam raz. Dżinsy leżą fantastycznie. Też czasami pytacie mnie, jaki rozmiar zamawiam. No bo wiecie, jak to jest ze spodniami. Jak ich nie przymierzymy, to nie zawsze jesteśmy pewne, czy rozmiar będzie na nas dobrze leżał. Ja do tej pory, zaraz tak sobie myślę, mam 4 pary w sumie już teraz spodni ze sklepu Candy Tam i wszystkie zamawiałam w rozmiarze S i wszystkie leżą na mnie bardzo dobrze. Mój standardowy rozmiar, jeśli chodzi o dół, to jest właśnie rozmiar S. I jak na razie nie spotkałam się z tym, żeby były za ciasne, czy za luźne, czy gdzieś tutaj na górze, czy za ciasne w nogawkach. Nie, wszystkie leżą fantastycznie i powiem Wam, że jak Max mnie zobaczył w tych dżinsach, to stwierdził, kolejne dżinsy, które dobrze na Tobie leżą i fajnie podkreślają Ci pośladki. Także chyba coś w tym jest. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy sklepie Candy Tam, bo w ofercie pojawiło się dużo fajnych t-shirtów. Jak wiecie, ja uwielbiam nosić t-shirty w okresie wiosenno-letnim, zwłaszcza białe z jakimś fajnym nadrukiem i co roku
wymieniam sobie te t-shirty, które gdzieś tam u siebie mam. Zazwyczaj kupuję t-shirty w Zarze, w Mango czy w tego typu sklepach. Ale stwierdziłam, że w sumie w bardzo dobrej cenie są t-shirty właśnie w sklepie Candy.tm i mówię, zamówię sobie jeden taki t-shirt, żeby też zobaczyć, jak z jakością tej bawełny, czy będzie ona miękka, rozciągliwa i jaka będzie gatunkowo. I wiecie co? Nie zawiodłam się po raz kolejny. Zamówiłam sobie właśnie taki zwykły biały t-shirt, który ma tutaj podwinięte rękawy. W rozmiarze chyba, o ile się nie mylę, one są w rozmiarze uniwersalnym, tak mi się wydaje. Ale nie jestem do końca pewna, musicie sobie to sprawdzić oczywiście w ofercie. Z takim nadrukiem Love i słuchajcie, naprawdę dobra jakościowo bawełna. Nie jest ani za cienka, ani za gruba, miękka, rozciągliwa, przyjemna w dotyku, więc mówię, dobra cena jak na takie t-shirty, bo zazwyczaj te t-shirty, chociaż widzę, widzicie, jest tutaj nawet S, więc może rzeczywiście one są jakoś tak rozmiarowo szyte. No w każdym razie te t-shirty z Zary też bardzo często są w takim podobnym materiale jakościowo, ale są gdzieś około, możecie kupić gdzieś około 100 zł. A tutaj za niecałe 60 zł macie naprawdę fajny t-shirt. I myślę, że sobie dokupię jeszcze kilka t-shirtów, ale to już tak w okresie bardziej wiosennym, kiedy będę szukać już konkretnie właśnie takich koszulek do mojej szafy, w mojej garderobie. Na razie wzięłam jedną właśnie, żeby wypróbować i powiem Wam, że tak jak mówię, nie zawiodłam się, jestem bardzo zadowolona, świetny, świetny t-shirt. I ostatnia rzecz ze sklepu Candy.tm to jest kolejna ramoneska. Jeśli widzieliście mój poprzedni haul, to pamiętacie, że zamówiłam sobie taką piękną, butelkowo-zieloną ramoneskę. Przymierzałam, pokazałam Wam, jak ona wygląda. Ramoneska zamszowa i stwierdziłam, że już wtedy Wam powiedziałam, że chyba sobie domówię jeszcze jedną taką ramoneskę w kolorze szarym. No i tak oczywiście zrobiłam. Tadam! Słuchajcie, te ramoneski są genialne. Ktoś z Was pisał mi w komentarzu, że zamówił sobie taką czerwoną ramoneskę, któraś z Was, i że też jest zachwycona. Naprawdę, słuchajcie, świetne są te kurteczki. Wcale nie są drogie. Co prawda one nie mają podszewki, tak jak Wam już wcześniej wspominałam. I bardzo są miękkie, takie przyjemne w dotyku, ale to jest świetne rozwiązanie do jeansów i nie tylko. Właśnie w okresie wiosennym, nawet w okresie letnim, kiedy są takie chłodniejsze dni, bo one są przyjemne w dotyku, bez tej podszewki, więc nie są też grube, a fajnie się sprawdzą jako coś, co chcecie sobie na siebie narzucić, albo nawet wieczorem, jak gdzieś wychodzicie. Naprawdę świetne, no co tu dużo mówić. Skoro polubiłam tak bardzo tę moją zieloną, no to widzicie, mam kolejny model, szarą, bardzo ładny jest zresztą ten kolor, a to chyba oznacza, że skoro tamta tak bardzo mi się podobała i mam nową, tylko w innym kolorze, to znaczy, że coś w tych ramoneskach jest. Chociaż powiem Wam, że fajnie by było, gdyby te wszystkie napy i guziki były złote. Byłoby jeszcze lepiej. Ale są srebrne, nie jest źle. Jak na razie jestem bardzo zadowolona i też polecam Wam właśnie te ramoneski, bo one są chyba nawet bestsellerem w sprzedażowym w sklepie Candy.tm. Moi drodzy, i ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać, to jest też zakup ze sklepu Soul Italian, a mianowicie płaszczyk. Płaszczyk w takim limonkowym kolorze. Cieniusieńki, bardzo fajny, przyjemny jest ten materiał i pomyślałam o nim, bo wiecie co, nie mam żadnego takiego przejściowego płaszczyka właśnie na okres wiosenny, a w ofercie w sklepie Soul Italian te płaszczyki są w bardzo dobrej cenie i w przeróżnych kolorach, więc każda z Was myślę, że coś dla siebie znajdzie. Mi akurat najbardziej spodobał się ten piękny limonkowy odcień i mam 100 pomysłów, jak go zestawiać z różnymi rzeczami. Natomiast muszę tutaj też powiedzieć, że fajne jest w nim to, że ma tutaj te takie duże klapy, które można na różny sposób nosić. Ma pasek, ma kieszenie, ale uwaga, on ma dosyć długie rękawy.
I okazało się, jak już płaszczyk do mnie przyszedł, że niestety te rękawy na mnie są trochę za długie. Więc ja sobie tak wykombinowałam, że sobie je tutaj podwinęłam, ale jeszcze nie wiem, czy przypadkiem nie oddam do skrócenia do krawcowej, żeby mi zrobiła krótsze po prostu te rękawki. Cały czas się zastanawiam, co tutaj z nimi wykombinować, żeby to dobrze wyglądało. Natomiast moim zdaniem najfajniej ten płaszczyk wygląda właśnie nie taki związany w pasie, tylko rzucony luźny. Zamiast na przykład zakładać takiego swetra, taki sweter, to można by było zarzucić sobie tego typu płaszczyk i też świetnie podkręci każdą stylizację. Nawet jak nałożycie sobie jasną bazę, białą, śmietankową, albo ciemną bazę na przykład, ubierzecie się całe na czarno i narzucicie sobie taki płaszczyk, albo też w szarościach, no można kombinować na różne sposoby. Bardzo fajny, jeśli chodzi o właśnie tą jakość, bo też zastanawiałam się, jak to będzie z jakością tego płaszczyka, a okazuje się, że jest ok. Co prawda on nie ma żadnej pod spodem podszewki, zobaczcie, więc ten materiał jest po prostu takim materiałem całościowym. Nie wiem, jak będzie się go prało i nie wiem, czy będę musiała go oddać do pralni, żeby też go wyczyścić ładnie i wyprasować, bo wydaje mi się, że może się trochę gnieść. Jeśli ja go wypiorę w pralce, nie chciałabym go sobie zniszczyć i obawiam się, że właśnie mogą gdzieś pojawić się jakieś zagniecenia, więc wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie prać go w pralni, oddać go po prostu do pralni, no ale zobaczymy. Podoba mi się, już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę go nosić. Jak widzicie w dzisiejszym filmie, jestem zachwycona wszystkimi rzeczami, które do mnie przyszły, moimi nowymi nabytkami z nowych kolekcji i chyba zwariowałam, ale już widziałam, słuchajcie, kolejne, które mi się bardzo podobają i nie wiem, jak to będzie, czy przypadkiem nie wymienię całkowicie mojej garderoby właśnie na ten okres wiosenno-letni. Muszę się trochę powstrzymać, bo wchodzę sobie, słuchajcie, na te sklepy, czy Lemoniadę, czy Candy TM, czy Soul Italian, przeglądam oferty, co chwila pojawia się coś nowego, co mi się podoba, no oszaleć można. No ale wiecie, my kobiety tak mamy. Jak nam się coś podoba, mamy dobry humor, chcemy sobie poprawić humor, no to jakieś nowe ciuszki, nowe rzeczy w naszej garderobie, w szafie, to jest to. A ja już nie mogę doczekać się wiosny, noszenia tych wszystkich rzeczy, pokazania wam różnych stylizacji, na pewno będą takie filmiki tutaj na moim kanale. Muszę się co prawda rozejrzeć teraz za jakimiś butami właśnie na okres wiosenno-letni. Raczej bym powiedziała ten jeszcze wiosenny, bo na lato mam sporo butów. No ale rozgadałam się dzisiaj, tak wygląda haul, nowy haul, nowe rzeczy, które pojawiły się w mojej szafie. Dajcie znać w komentarzach, co nowego wy sobie kupiłyście albo zamierzacie sobie kupić z nowych kolekcji, jestem bardzo ciekawa. A tymczasem żegnam się z wami i widzimy się w kolejnej publikacji, trzymajcie się cieplutko, pa!